Cześć, z tej strony Maciek z Elmark Automatyka, a to jest magazyn robotów. Dzisiaj opowiemy Wam o współpracy robota Universal Robots z tym oto tutaj Versabotem w procesie paletyzacji. Zapraszamy. Dzisiaj naszymi gośćmi są Szymon Kubicki z firmy VersaBox i Jakub Stańczak z firmy Elmark Automatyka. Witam serdecznie. No i porozmawiamy troszeczkę o aplikacji, którą przygotowaliśmy, to znaczy o współpracy Kobota Universal Robots z robotem mobilnym firmy VersaBox. Szymon, na początek pytanie do Ciebie, bo no ja jestem dość szczupły, przyjechałem sobie tutaj na tym robocie. Domyślam się, że to nie jest jego maksymalna możliwość, jeżeli chodzi o udźwig. Jak to wygląda w praktyce? Musiałbyś trochę przytyć. Ten robot jest w stanie przewieźć paletę z ładunkiem 500 kg. Okej. Czy ten robot to jest jakby jedyne, co macie na rynku, czy planujecie coś jeszcze? Jakby jak to wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te udźwigi? 500 jest taka pośrodku. Planujemy jeszcze robota trochę mniejszego i dwa razy większego. Okej. Jakub, to co tutaj stoi koło nas, to jest robot Universal Robots model UR10. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na wybór tego rozwiązania? Ponieważ jest to rozwiązanie dedykowane do paletyzacji. Robot o zasięgu 1,3 m, który sięgnie w każdy zakamarek europalety czy palety przemysłowej oraz o udźwigu 10 kg, no jest po prostu rozwiązaniem, które w paletyzacji się sprawdza. Jest to najpopularniejsza aplikacja na roboty Universal Robots na świecie, więc jest to, tak jak już powiedziałem, rozwiązanie sprawdzone, pewne, działające. Te elementy, które my paletyzujemy, ważą 3 kg, więc nie było żadną przeszkodą, żeby je złapać i zdepaletyzować z Versabota na drugą paletę. Jasne. Magazyn to nie jest chyba typowe miejsce dla Versabota, chociaż oczywiście może być. Natomiast gdzie jeszcze je stosujecie? Z tego co słyszałem, są jeszcze jakieś inne miejsca. Przeważnie taki robot pracuje w środowisku produkcyjnym, czyli z końcówki linii zabiera produkt lub półprodukt i przewozi je albo w inną część fabryki, albo do magazynu. Może też dowozić z magazynu elementy na linię produkcyjną. To jest takie przeważnie, takie zastosowanie znajduje tego typu wózek. Paletyzacja to jest jedno z najpopularniejszych zastosowań, natomiast z tego co słyszałem, również Koboty Universal Robots znajdują szereg innych. Jak to widzisz? Gdzie jeszcze możemy je użyć? Tak jest. UR10 to nie jest oczywiście jedyny kobot w gamie Universal Robots. Są koboty o udźwigu od 3 do 16 aż kilo, więc powiedzmy, że ten robot jest po środku, jeżeli chodzi o udźwig, natomiast jeżeli chodzi o zasięg, to jest największy. Natomiast poza paletyzacją najczęściej te roboty sprawdzają się w obsłudze maszyn CNC, chociażby w wszelkiego rodzaju montażu, w polerowaniu, spawaniu, malowaniu. Mógłbym tak wymieniać jeszcze kilka minut, jednak tak na dobrą sprawę ograniczenia są dwa. Jest to udźwig i zasięg. Okej, czy to jest takie trochę uniwersalne narzędzie? Też podejrzewam, że stąd nazwa producenta, tak? Universal Robots. Czyli możemy je zastosować w wielu różnych aplikacjach. Tak jest, w wielu różnych aplikacjach i w wielu różnych gałęziach przemysłu. Jasne. Panowie, to co łączy obie firmy, czyli Elmark Automatyka i VersaBox, to jest to, że obydwie firmy są polskie, mają polski kapitał. Natomiast to co łączy obydwa produkty, to są to roboty bezpieczne. Jak to wygląda w przypadku Versabota? Dlaczego on jest właściwie bezpieczny? Robot ma skaner, który skanuje przestrzeń naokoło siebie praktycznie 360 stopni. Dzięki temu, po pierwsze, robot jest autonomiczny, czyli nie potrzebuje żadnych znaczników w przestrzeni, żeby się poruszać, ale też wykrywa przeszkody, wykrywa ludzi. W związku z czym ten robot zatrzyma się przed człowiekiem, zatrzyma się przed przeszkodą i w pierwszej kolejności będzie próbował ominąć to, co napotka na swojej drodze. Jeśli takich robotów jest kilka w fabryce, wtedy są spięte w tak zwany multi-robotic system, także każdy robot wie, gdzie jest każdy inny z robotów tej floty i potrafią siebie przepuszczać, potrafią siebie aktywnie omijać, tak żeby nie zaburzać swoich zadań, które każdy z nich wykonuje.
za każdym razem ten robot nie spowoduje kolizji ani z człowiekiem, ani z innym elementem w środowisku produkcyjnym. Jakub, z tego co zrozumiałem, VersaBot stara się unikać kontaktu z ludźmi, prawda, zanim dojdzie do tego zderzenia, do tego kontaktu. Tutaj jest chyba troszeczkę inaczej. Jak to jest realizowane, to bezpieczeństwo w robocie Universal Robots? Znaczy, oczywiście to też najlepsze rozwiązanie, żeby unikać tych kolizji. Niemniej jednak, jeżeli już zakładamy możliwość tych kolizji, to producent zapewnia każdego robota w 17 zaawansowanych i certyfikowanych funkcji bezpieczeństwa, dzięki czemu możemy ograniczyć jego prędkość, jego pęd, zużytą moc, także siłę, przy której on się zatrzyma, ponieważ ma wbudowany ten protective stop, gdzie przy zderzeniu z człowiekiem czy z przeszkodą on po prostu właśnie ulegnie zatrzymaniu, jego program ulegnie pauzie. Stąd właśnie te roboty są nazywane robotami współpracującymi. Jest to między innymi jeden z czynników, dlaczego one mogą współpracować z człowiekiem. Mogą współpracować z człowiekiem, ale też mogą współpracować między sobą, tak? Bo to, co właśnie przygotowaliśmy, no to jest aplikacja, w której kobot podaje, znaczy właściwie zabiera te elementy z przywiezionej palety, prawda, i układa ją na innej palecie. Jak ta współpraca jest możliwa? W jaki sposób to zostało zrealizowane? No właśnie, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z Markiem na temat robotów, to się okazało, że my dostarczamy lub zabieramy jakiś ładunek. Często jest to nawet 30 kilka razy w ciągu godziny, gdzie jakby dla człowieka, który miałby ten ładunek wozić, jest to spore obciążenie przewozić, wykonywać prostą rzecz 30 razy w tak krótkim czasie, natomiast dla robota to nie stanowi problem. Natomiast człowiek musi ten ładunek tam nałożyć albo zdjąć, więc to robi też kobot, więc dlaczego nie połączyć obydwu rozwiązań, tak żeby obydwa te roboty wykonywały prostą czynność, ale szybko i bezpiecznie. A człowiek może w tym czasie wykonywać dużo odpowiedzialniejsze zadania, typowe takie dla człowieka. Mhm. Ja uważam, że jeżeli już ktoś z Państwa w zakładzie przemysłowym decyduje się na inwestycję w robota współpracującego bądź w autonomiczny wózek, to warto zastanowić się też nad połączeniem tych dwóch rozwiązań w jedno i właśnie zainwestowanie w takie w pełni zrobotyzowane stanowisko, które przyniesie chyba najwięcej korzyści. No, zwłaszcza, że w tej chwili nawet pomimo kryzysu związanego z koronawirusem ciągle brakuje tych rąk do pracy, do najprostszych czynności, prawda? Tak jest. Panowie, ja Wam bardzo dziękuję za to, że znaleźliście czas, za to, że pojawiliście się tutaj. Bardzo się z tego powodu cieszę. Zachęcamy w takim razie wszystkich Państwa do tego, żebyście korzystali właśnie z aplikacji zrobotyzowanych. To jest coś, co w tej chwili jest coraz popularniejsze. I zapraszamy także do kontaktu z naszymi firmami, czyli z VersaBox i z Elmark Automatyka. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękujemy.